pytanie, jak to uzdrowić, tak? Jak zrobić, żeby było normalnie w tym kraju, jeżeli chodzi o to sądownictwo. Tak? Wiesz, no ja w ogóle, to teraz przejdźmy już do sądów, no. Jeszcze jest ten piąty sąd, ale to może jak się tam następnym razem spotkamy, bo tam sprawa się już odbyła, już wyrok jest wydany, ale jeszcze strony mają prawo się odwołać, więc już poczekajmy aż jak będzie wiadomo. Wiesz, tak na dobrą sprawę to 20 grudnia powinno być wiadomo, no ale wiadomo, święta, nowy rok. Pewnie na początku stycznia będę wiedział, czy tam wpłynęły jakieś odwołania, czy nie. Zostawmy to na razie. Słuchaj, i rozmawiając o sądach, wiesz, no w tej chwili trwa walka o wolne sądy. Wszystkim moim znajomym powtarzam, nie mieszajcie się. Nie mieszajcie się, to nie jest nasza walka. To nie jest o żadne wolne sądy walka. Tak naprawdę to są dwie ekipy, które się nawalają, która będzie bezkarna, która będzie mogła sobie robić co chce. I ci, nazwijmy ich dobrzy, czyli TVN-owców, no nie, tak już, żeby było łatwo, czy tam platformersów, czyli ci, co to krzyczą wolne sądy, i ci, co to są niby niedobrzy, a więc ziobrzyści, tak ich nazywajmy, jeżeli chodzi o stosunek do nas, do obywateli, tu nie ma żadnej różnicy. Oni wszyscy solidarnie ładują nas do aresztów, zabezpieczają nam majątki, nie czytają żadnych kwitów, robią z nami takie rzeczy, jak przed chwilą powiedziałem, wiesz, na salach sądowych. To w ogóle to nie ma nic wspólnego z obywatelami. To jest wojna ich tam na górze i niech oni się po prostu sami ze sobą biją, wiesz, niech się nawalają. Jeżeli ktoś mnie osobiście pyta, czy ja jestem zwolennikiem ustawy kagańcowej, jestem zwolennikiem ustawy kagańcowej, jestem zwolennikiem Izby Dyscyplinarnej. Najchętniej to chciał, żeby ta jedna połowa wsadziła tą drugą połowę do pierdla, po to tylko, żeby oni dowiedzieli się, jak to wygląda w Polsce. Co oni ludziom robią? No bo jeden z drugich wychodzi zaskoczony, ten pan z Olsztyna, nie będę mówił nazwiska, powiem tam pan sędzia J, no nie, on jest zaskoczony, jak mu tak mogli zrobić? Z dnia na dzień go odwołali, z dnia na dzień go zawiesili, co to kurwa jest? A ja się pytam, o co byście ze mną robili? No akurat nie ten pan sędzia, inny jakiś sędzia, no nie? A co wy z nami obywatelami robicie? To jest ten mechanizm, który na co dzień stosujecie do obywateli, dzisiaj wypadło na was. Wasi koledzy, bez żadnej żenady, bez żadnego się zastanawiania, robią dokładnie to samo, co robią normalnym obywatelom. A więc jak najchętniej niech was powsadzają do tych więzień, może wreszcie wiadro wody zimnej sobie na głowę wylejecie, może zobaczcie, czycie, jak w ogóle ten system niesprawiedliwości w Polsce działa i tyle. A teraz, co znaczą wolne sądy? Co rozumiesz wolne sądy? A co rozumiesz ustawa kagańcowa? No to przed czym te wolne sądy mają być? Przecież dla mnie wolne sądy powinny być wyglądać w ten sposób, że... Nie, ja się cię pytam, o co oni krzyczą wolne sądy? Nie wiem, o co oni krzyczą. No bo oni krzyczą pod hasłem wolne sądy. Czy od czego mają te wolne sądy się uwolnić? Czy one się mają uwolnić od Ziobry? Od Ziobry chyba chcą się uwolnić. Czy się chcą uwolnić od głupoty? Od tego zła, które wiesz... Ale nie chcą się uwolnić od zła. Słuchaj, no bo chyba nie ma, nikt chyba w Polsce nie ma wątpliwości, że ten biznes źle działa. Że ten cały biznes już jest tak skompromitowany, że chyba niewiele bardziej można. No nie już zostawiając jakieś tam szczegóły. Wystarczy, że ktoś ma, wiesz, doświadczenie po sądach pochodzi, to wie, po prostu jak to pretensje. Dokładnie. Że to trzeba reperować, że po prostu trzeba to wziąć i zreformować. Nie tak jak Ziobro, bo Ziobro żadnej reformy nie robi, tylko normalnie, porządnie, uczciwie to trzeba zreformować. Czy oni krzyczą, że wolne sądy domagają się takiej reformy? Nie. No właśnie, nie mieszajmy się do tego. Nie mieszajmy. Niech ta walka sobie tam potrwa. Teraz ktoś, jak ktoś mnie pyta, która jest moja ulubiona ustawa pisowska? Masz jakąś taką? Ulubioną? Tak. Wszyscy nie zastanawiałem się. A ja mam. Przeciwko SB-kom, czyli zabranie SB-kom, wiesz, emerytur. Nic nie mam do SB-ków, naprawdę. Nie pamiętam ich. Jest mi to naprawdę obojętne. Przyjmuję do wiadomości, że krzywdzili ludzi, przyjmuję do wiadomości, wiesz, że narobili dużo, dużo złego. Zresztą, wiesz, z tego, że narobili dużo, dużo złego, państwo upadło tamte, no nie? No bo przecież od czego są służby? Od tego, żeby chronić państwo przed takimi zdarzeniami. Źle chronili, nie potrafili obronić, państwo upadło. Należy im się minimalna czy tam średnia emerytura, wiesz, tak jak ta ustawa stanowi.
A że trafiło na jakąś sprzątaczkę, no trudno, trzeba nie było pracować w tej instytucji. A dlaczego, wiesz, ja bardzo lubię tą ustawę. Ale nie mogło się przecież odwołać, tak? Dlaczego ja lubię tą ustawę? Chociaż ona mnie nie dotyka, wiesz, bo ta ustawa to jest taka żółta kartka dla tych wszystkich współczesnych niszczycieli świata, która powinna im bardzo głęboko w głowie zapaść, że jak raz to się można było, jak raz to mogło się wydarzyć taka ustawa, to się będzie wydarzała cyklicznie. Historia lubi się powtarzać. Tak, słuchaj, wcześniej esbecja, czyli powiedzmy te tak zwane służby, niszczyły za politykę. Dzisiaj niszczą za gospodarkę. No powiedzmy, w tej mojej sprawie, o której ci mówię, jaki jest sens, ścigając jakiegoś obywatela, nie wiem, o milion, 5 milionów, nawet 10 milionów, nie wiem, jaka tam kwota wchodzi w rachubę, bo pan prokurator, co kartka, to inna kwota, no nie wiem, bo to tam lata. Teraz widziałem, jakieś 70 milionów wymyślił, za kilka wymyśli, żeby taki zakład budować, to chyba trzeba było najpierw dopłacić, no nie, no to tak, już w ogóle aberracja, wiesz, jakaś, ale parę milionów złotych, a z drugiej strony 160 milionów środków publicznych jest mordowane. Widzisz gdzieś tu sens i logikę? Powstał pieniądze Polski unijnej. Miał założenia być polskim zakładem. Pracować dla polskich rolników. No nie? Za chwilę komuś sprzedadzą. Ale powiedzmy, a jak to jest? No bo ten zakład, rozumiem, nie funkcjonuje, nie, tak? Jest, ale oni nie będą musieli dać, nie wiem, środków zwrócić, jak to wszystko stoi, jak to w ogóle teraz jest. A kto to może wiedzieć? No już wiesz, no to... Tyle, że tam prokuratora na tak? Jak, tak, jak ty mnie pytasz, wiesz, jak to funkcjonuje, to ja naprawdę, bo daję słowo honoru, wiesz, że co, za każdym razem mam takie poczucie i się rozglądam, jak gdzieś tam jestem, czy tam nie ma jakichś kamer, tak jak tu, bo może oni na żywca kręcą Układ Zamknięty 2. Tylko reżyser sobie wymyślił, że wie, że na łapie prawdziwych obywateli i ci obywatele będą mieli prawdziwe emocje i dzięki temu ten film będzie, wiesz, lepiej wyglądał. Wiesz, to wszystko zmierza do tego, żeby ten zakład komuś sprzedać, no nie? Na komu? No na pewno nie Polakowi. Gdzie ty masz jakiegoś Polaka, który pójdzie ci coś takiego kupić? Sprzedzi to w łapy Niemca, Holendra, wiesz, Francuza, nie wiem, może Izraelczyka, a najprawdopodobniej kapitału cypryjskiego, wiesz, ulubionego. I nikomu nie będzie przeszkadzało, wiesz, ktoś zgarnie za to prowizję. No tak, i wszyscy będą szczęśliwi. Tak, a ten biedny, wiesz, obywatel polski. A obywatel jak zwykle za wszystko zapłaci. Tak jest. I jeszcze raz powtórzę, co już wcześniej mówiłem, jeżeli ktokolwiek to wątpi, no to wystarczyło pooglądać, wiesz, to całą komisję jakiego, żeby się przekonać, że 40 tysięcy mieszkań w Warszawie można było najzwyczajniej w świecie zajumać, no bo takie kwoty padają. Wiesz, przykłady na kuratora 136-letniego jakiegoś, wiesz, gościa. Na dodatek kamienica, którą na zdjęciach widać, że po wojnie to tam w ogóle śladu po niej nawet nie zostało. Może dwie cegły z piwnicy zostały i dzisiaj, wiesz, takie nieruchomości przychodzą z rąk na rąk, to rąk w sposób pozornie legalny, no nie? Pomijając, czy tam za to będą wyroki, czy nie będą wyroki, no po prostu coś tu nie działa. I teraz jak możesz wyrolować 40 tysięcy cwaniaków warszawskich, no jednak mieszkańcy Warszawy to są, słyną z tego, że są cwaniakami. Czysto statystycznie, wśród nich to jest pewnie 10 tysięcy jakichś super cwaniaków, adwokatów, mecenasów, wiesz, jakichś tam gości, ich można, wiesz, wydziedziczyć, tak o bez niczego. No to dlaczego nie wziąć się za tych, którzy pobudowali bardzo piękne zakłady? No przecież tam wystarczy rodzinę jedno, ciach, no nie? No, jakieś 50 osób, jakie 50, 20 osób, ciach i mamy, wiesz, nówka, sztuka, nieśmigany, piękny zakład. Dobra, podsumujmy teraz może naszą rozmowę, tak? Jak mamy żyć w tym kraju, tak? Z jakimi sądami? Nie wiem, mamy czekać na reformę? Jak myślisz? Wiesz, to jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam poruszyć. Dokładnie 3 tygodnie temu, w niedzielę, czyli jutro będzie 3 tygodnie, obejrzałem, wiesz, w telewizji taki film Ewy Ewart, nie wiem, czy słyszałeś o takiej pani. Ona w TVN24 puszcza gdzieś tam w okolicach 13 takie dokumenty, wiesz, takie długie dokumenty. Ten dokument dotyczył akurat prawa w Stanach Zjednoczonych. A w zasadzie dotyczył do tego, że dwójka młodych takich mecenasów, prawników postanowiła powalczyć z wyrokami, które ewidentnie zapadły wskutek kłamstwa. No nie? Nie będę całego filmu oglądał, opowiadał. Tam były 4 takie przypadki pokazane, ale jeden przypadek
był nagrywany, jak to kłamstwo się działo. A więc siedział taki 16-letni młody chłopak, który w ogóle, wiesz, tam się na początku śmiał i cwaniakował i w ciągu kilkunastu godzin wcisnęli gościowi, że on zrobił coś, czego nie zrobił. Czterech policjantów, jeden prokurator, wciskali chłopu, wiesz, snuli wokół niego opowieść i zmusili chłopaka do podpisania, wiesz, kwitów na siebie. To tak wygląda za SB, dosłownie. Chłopie, coś po prostu przeraźliwie obrzydliwego. Przeraźliwie obrzydliwego z dwóch powodów, wiesz, jak można robić z obywatela człowieka winnego. Kogo by to nie dotyczyło? No nawet, żeby to był żul, narkoman i ktokolwiek, ale on był w tej sprawie niewinny i oni wszyscy wiedzieli, że on jest niewinny. Budowali mu powolutku opowieść, wiesz, podsuwali mu fakty, wiesz, a na koniec wymusili, że on to wszystko spisał i podpisał. No bo pójdziesz do domu. Nie będziesz miał odpowiedzi. I dostał dożywocia. I poszedł do domu. Tak, i poszedł do domu. Z drugiej strony jest to obrzydliwe, bo oni wszyscy wiedzieli, że prawdziwy sprawca w tym czasie siedzi i kombinuje, komu to następnemu, wiesz, spuścić łomot i go okraść. Czy ty rozumiesz takie rzeczy? Jednym słowem, ci ludzie, ci adwokaci, wiesz, powiedzieli coś takiego, że prawo w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych, niektórych tamtych stanach dopuszcza po prostu stosowanie kłamstwa. Że policja ma prawo kłamać. Kłamać, żeby wymusić od ciebie, wiesz, przyznanie się, jeżeli na przykład czują, że ty jesteś winowajca, tak jak w tamtym przypadku, wiesz, wchodzi koleś, mówi daj buta, no nie? Wychodzi z butem, po chwili wraca i mówi tak, to są te ślady. I oni mogą takie techniki stosować, no nie? I wiesz, ja dostałem olśnienia. My dzisiaj żyjemy w stanie prawnym, gdzie gdzie państwo, policjanci, CBA, ABW mają prawo kłamać. To wszystko jest oparte na kłamstwie. Nikomu się nie chce zbierać, wiesz, jakichś dowodów, no bo się trzeba narobić. Czasochłonne to jest. Czasochłonne. A jeszcze nie daj Bóg, wiesz, tak jak w tej sprawie popracujesz i po 3 latach i 8 miesiącach dowiesz się, że ten niby inspektor nadzoru w ogóle żadnym inspektorem nadzoru nie. Ale słuchaj, ale jeszcze jest inny ciekawy aspekt, no bo zobacz, im więcej ale jest tych spraw, nie? Posłuchaj, on w ogóle nie był inspektorem nadzoru, no nie? No zobacz, jaki dramat w sprawie, no. Bo facet podpisywał lewe kwity, no nie? No nie podpisywał, bo nie był inspektorem. Czy ty myślisz, że w tej sprawie, jak ten pan prokurator dostał olśnienia, że ja nie byłem inspektorem nadzoru, to powiedział: o, ja pana bardzo przepraszam, to nie pan. Rzeczywiście to pan Kowalski był inspektorem nadzoru. Panie Kowalski, chodź no pan tu. Myślisz, że tak się stało? W życiu. Na pewno się tak nie stało. Nie. No ja się pytam, o co ta sprawa? To na podpisywanie lewe kwity? A, czy nie na podpisywanie kwity? No bo zawsze ktoś buduje i ktoś płaci. Zawsze ktoś pośrodku poświadcza te płacone pieniądze, no, tak. No nie? Wyznaczono na mnie tą rolę. A że to płaciłeś? Nie, no że poświadczałem. A, poświadczałeś. No nie, no to już Bogu dzięki, tym inspektorem nie byłem po raz 150. Powiem. Czy myślisz, że oni w ogóle dochodzą, to kto poświadcza? Nie, ich to interesuje. Nie, bo to wszystko jest oparte na jednym wielkim, totalnym kłamstwie. Jeżeli sobie wyobrażasz, że ten stan tych ścigających ludzi dojrzeli, wiesz, o kurczę, rzeczywiście to nie on. No rzeczywiście, wiesz, nie mógł tego zrobić tak jak ten parkomendant, no nie? No to kto to zrobił? No to się bierzemy do roboty, tego pana przepraszamy, no nie? No tak, i szukamy. I szukamy sprawcę. Co ty, człowieku? Masakra po prostu. Masakra. To jest jakaś w ogóle, wiesz, ja sobie zdałem sprawę, że do polskiego sądownictwa weszło kłamstwo. I to kłamstwo, słuchaj, na czym polega równowaga tego świata naszego? Na tym, że mamy 3 władze. W zasadzie 4, no nie? A więc ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Specjalnie przed tym spotkaniem sprawdziłem, co to jest władza sądownicza, wiesz, żeby się nam przez przypadek prokuratura nie zakręciła, ale nie. Władza sądownicza to są sądy i trybunały. I sądy i trybunały jako trzecia władza powinny stać na
straży praworządności. Czyli te wolne sądy, jak oni krzyczą, to nam się wydaje, że oni krzyczą, że oni chcą stać na straży praworządności. No nie? Mówiąc krótko, przychodzi taki pan z takim kłamstwem, nieważne czy policjant, czy prokurator, i natychmiast z tego sądu jest wykopywany na kopach, jeszcze ma szczęście, jak nie dostaje jakichś zarzutów, no nie? Czyli kłamstwo się odbija od tego sądu. Od takiej praworządności, wiesz, my myślimy. A to jest guzik, prawda, my nie mamy dzisiaj trzeciej władzy. Trzecia władza się zblatowała, wiesz, z drugą władzą, czyli z władzą wykonawczą. Wiesz, powtórzę jeszcze te CBA całe, czy tam, albo wszyscy jedne CBŚP, wiesz, żyją w kupie z tymi prokuratorami. Ci prokuratorzy żyją w kupie z tymi sędziami, wiesz. Nie ma trzeciej władzy. Straciliśmy trzecią władzę. Krzycząc wolne sądy, powinniśmy krzyczeć wolna trzecia władza. Tu jest problem. Dobrze, to jak tą trzecią władzę zrobić, żeby ona była wolna? No bo zobacz, jakby nie patrzeć, no to... Wiesz co, nie wiem. Jakbyś mnie spytał, jak wiesz, ja się zajmuję budową dróg przeważnie. Jakbyś mnie spytał, co zrobić, żeby w mojej branży usprawnić budowę dróg. No bo też wiesz, że ta budowa to idzie nędznie, no nie? Budujemy długo, drogo, mało tego, wywracamy firmę za firmą, wiesz, co chwila słychać, ten odcinek wyleciał, tamten odcinek wyleciał, przetargi też nie idą, też jest, wiesz, kupę do uzdrowienia tych wszystkich rzeczy. Jakbyś mnie o to spytał, to ja ci to tak z rękawa powiem, co trzeba zrobić. No tak, jakbyś, się tym zajmujesz. Tak z rękawa 90% tych, co ci wytrzepie rzeczy zastosował, to po roku byśmy już całkiem inne drogownictwo, bo się znam na tym od samego spodu, od samego, wiesz, dna. Jakbyś mnie spytał na przykład o zamówienia publiczne, też bym ci potrafił powiedzieć, wiesz, dużo rzeczy, a tutaj nie wiem. Nie wiem, no wiesz, no taki najprostszy sposób wymienić ludzi, ale na kogo wymienisz ludzi? Ja bym na przykład, według mnie, tak, dobre by było, jakby można było, że obywatele na samym dole, tak, będą mogli mieć prawo na przykład odwołać sędziego. No tak, czyli taki trochę system amerykański, tak. Że sędzia jest wybierany, no nie? Znaczy, no, albo nawet można zrobić w wyborach powszechnych, zrobić raz na 4 lata. No słuchaj, no to cookies może pomysł, żeby były sądy pokoju na wzór amerykański, wiesz, czyli po naszemu to, jak to się to kiedyś nazywało? Mieliśmy, mieliśmy taką instytucję, no nie? Sądy pod gruszą się to tak po chłopsku nazywało, czyli takie sądy od spraw drobnych i drobniutkich. No nie? Spotykali, tak? Tak. No, kolegium to spraw wykroczeń się to nazywało. Nie wiem, czy się załapałeś na coś takiego. A ja kiedyś się załapałem, słuchaj, bo mój tata miał wypadek, no nie, no i miał sprawę w tym kolegium. No i poszedłem statut do tego kolegium jako młody człowiek i się załapałem. No powiem ci, że się tak nie ubawiłem nigdy, bo w odróżnieniu od sądu wszyscy, którzy byli tego dnia wezwani na sprawę, siedzieli na tej samej sali, więc każdy słuchał coś o wszystkim, no nie? No i zaraz na początku było dwóch panów, którzy też mieli stłuczkę, no nie? Opisywali tą stłuczkę bardzo dynamicznie, ale w pewnym momencie doszło do, wiesz, do mega pyskówki, o mało sobie tam do rękoczynów nie miało dość, a więc wynik był taki, że jeden to 100 tysiaka, drugi to 100 tysiaka, uznano współwinę, wygoniono za ich za drzwi i tyle tego było. No po prostu bardzo mi się podobało. W ciągu jednej rozprawy ten człowiek, który nie był sędzią chyba nawet zawodowym, tylko był obywatelem dopuszczonym do sądzenia, załatwił te, nie wiem ile tam było, 6, 7, 8 spraw. Lepiej, gorzej, chłopie, kogo to obchodziło? Jak ktoś się czuł szczególnie pokrzywdzony, mógł pójść do sądu się odwołać, no nie? Ale rzeczywiście działało. Wiesz, i ta cała masa spraw drobnych, no to... Została ucięta. Została, tak, została odcięta. No dzisiaj, wiesz, to chyba nie ma innego wyjścia. Powinniśmy wrócić do tego kolegium, a że pod nową, wiesz, piękną nazwą sędzia pokoju, brzmi dumnie. Taki sędzia regionalny pokoju dla, nie wiem, dla każdego miasta, województwa miałby być wybieralny. A więc to, wiesz, by, wiesz, powodowało, że jednak sprawiedliwość by miała tam jakoś trochę przewagę, wiesz, no. Jeszcze zawiesiłem się, bo jeszcze jest taki wątek w tych wszystkich dyskusjach, przepraszam, że skoczę trochę na niego. Słuchaj, jest takie powiedzenie, że jak w sądzie uważasz, że nie ma sprawiedliwości, to zwróć uwagę, że jest sprawą. To znaczy, że trzeba zmienić prawo na dobre, żeby wróciła do sądu sprawiedliwość. Czyli, mówiąc krótko, jest złe prawo. No ale to nie jest prawda.
No to nie jest prawda, dlatego że jak kłamstwo się wtargnie w to wszystko, no to nic nie da, nawet tego prawa będzie nie wiadomo. Po prostu my mamy potężny problem z ustaleniem rzeczywistego stanu faktycznego. Tu jest problem tego całego sądownictwa. Bo zmiana prawa nic nie zmieni. Nic nie zmieni. Jeżeli nie wróci, wiesz, prawidłowe ustalenie stanu rzeczywistego, czyli jak to tak naprawdę było, wiesz, no w tak ewidentnych sprawach, czy ja pełniłem tą funkcję, czy nie pełniłem, gdzie to jest zanotowane w jakimś urzędzie, wystarczy tam podjechać, wziąć książkę, spytać się, a to panowie ci i tamci, no nie, jakieś takie kompletne ambice. Wracając do uzdrawiania tego całego sądownictwa, więc te sądy pokoju myślę, że jakoś by to załatwiły, no nie? Jak zwykle pewnie problem, skąd wziąć lokale, skąd wziąć sekretarzy, skąd wyłożyć na to kasę. Pytanie, czy w ogóle to całe towarzystwo sądowe jest tym zainteresowane? Myślę, że nie. No spójrz na to z drugiej strony, to jest biznes. No tak, bo to jest kasa. Każda sprawa to jest kasa. No to przecież są sądy. Córka, prokurator, zięć, adwokat, ojciec, wiesz, sędzia. Ile masz takich sytuacji? No to tak jak dokładnie w mojej branży, wiesz, no jeżeli już jest rodzina budowlana, to jak się ktoś wyłamie, to czarna owca, no nie? A tak przy stole wszyscy budowlańcy, no normalne. Trzeba się uczyć, wiesz, od ojca i syna, więc zabierając takiej rodzinie ileś tych tam, wiesz, spraw tym rodzinom, ileś tych spraw i kierując to do takich zwykłych, wiesz, szarych, na przykład ty byś był takim sędzią pokoju, no nie? Gdybyś to rozstrzygał, te takie drobne rzeczy, no zobacz, ile kasy ucieka. No ucieka, ale są przecież te sądy takie, jak na przykład te przedsiębiorcy między sobą mogą... Arbitraże. Arbitraże, tak jest. Ale też... No zobacz, że arbitraże zostały całkowicie pogonione z Polski. No praktycznie one nie działają, nie? Tak, nie tak. Działają, a... No one by rozwiązały dużo problemów. Nie działają, tak? Słuchaj, dlatego że sam czytałem to pismo, gdzieś ono mi zaginęło w komputerze, którym śmiałem, gdzie... Bodajże któryś szef prokuratorii generalnej, obstawiam jakiś 2007 czy 2008 rok, wydał takie zalecenie, żeby w umowach tam, gdzie jest Skarb Państwa, pisać, że nie arbitraż, tylko sąd będzie rozstrzygał sprawy, dlatego że Skarb Państwa przed arbitrażami często przegrywa. Dokładnie takie było uzasadnienie. Wszystko jasne. Dobra, to kończymy na dziś. Dziękujemy za oglądanie. A jak ty byś uzdrowił sądy? Bo to wiesz, ja tu gadam. No ja powiedziałem, no krótko, tak? Chciałbym, żeby dół wybierał i dół odwoływał. Sądy, sejm cały, żeby była możliwość na przykład, jeżeli poseł tak przykładowo mówi, że będzie robił tak czy tak, chciałbym, żeby to, co obiecał, tak robił, tak? Jeżeli tego nie robi, ja jako obywatel czy obywatele, tak mamy prawo go odwołać na tej zasadzie. W tym momencie zostaje ktoś posłem i on przez te 4 lata jest posłem i nie może nic z nim zrobić, tak? I to samo jest z sądami. Powinno być też, powinny dostawać kadencję na jakiś okres czasu, taki kontrakt w cudzysłowie, tak? Z sądem. Wybieraliby to ludzie, wszystko zrobić w jednych wyborach, tak? Żeby nie narobić nie wiadomo jakich kosztów. Po problemie, a później ustalić, że jakaś konkretna ilość ludzi musiałaby być, nie wiem, pod jakimś referendum, ale zebrać podpisy, żeby na przykład kogoś odwołać. To kwestia już techniczna, tak? Jakby to miało wyglądać. A ja jeszcze już dołożę jeszcze jeden postulat, czyli likwidacja przywilejów. To zobacz, ja myślę, że to nie swoją drogą, bo ja myślę, że ci wszyscy sędziowie są zakładnikami swoich przywilejów. No bo wiesz, no już tak może... Pójdę po bandzie, no ale trudno. Żebyś się łajdaczył, to trzeba ci zapłacić, no nie? To jest taki prosty mechanizm. Wiesz, nikt nie będzie ci płacił kupę pieniędzy za robienie dobrego, ale z chęcią ci zapłaci kupę pieniędzy za robienie złego. A więc te wszystkie immunitety, te wszystkie, wiesz, dożywotnie stanowiska sędziego, czy tam, przecież wiesz, oni nie idą na emeryturę, na rentę. Wykluczenie z systemu emerytalnego, no po prostu powoduje, że ta skala ich, tych sędziowskich przywilejów finansowych jest tak duża, że no niestety to towarzystwo straciło wolność. No bo teraz nawet... Oni są niewolnikami tej całej sytuacji, no nie? I teraz zobacz, postawił się ten pan sędzia J. O wolne sądy i chwała mu.
dobrze zrobił, czy nie, dobrze wziął się, postawił, do mnie. Znaczy akurat ten w tamtym przypadku to zrobił bardzo dobrze, też o tym moglibyśmy skutkę porozmawiać. Zrobił bardzo dobrze, bo to sprawa taka, wiesz, wagi najważniejsze, o co się postawił, ilu go poparło. Ilu sędziów zrobiło dokładnie to samo. A dlaczego nie zrobili? Przywileje. Przywileje. Myślę, że im zrobiłem. Bo jak nas wygonią, wiesz, z kasty sędziowskiej, to potracimy nasze przywileje. Po prostu są przekupieni, wiesz. Ale to też zobaczymy. Piszemy na przykład, nie wiem, piszę skargę na sędziego przykładowo, nie? Bo masz prawo napisać, nie? No i co? Kto to rozpatruje? Jego kolega. To wiesz, no to ja... To też jest kpina, tak? Że kolega ma rozpatrywać skargę, nie? No to w ogóle tak nie powinno wyglądać. Bo to dalej tworzy kolejną patologię, tak? To słuchaj, to ja mam lepszą taką sprawę. Pomagałem kiedyś swojemu znajomemu dochodzić swoich racji, budowlańcowi do niej, i on pisał skargi, wiesz, i do premiera napisał, i do ministra napisał, i do prezydenta napisał. No i oczywiście wszyscy ci panowie się bardzo przejęli jego losem, no bo rzeczywiście los był tragiczny. Facet skrzywdzony, no i później co się z tym dalej dzieje. A więc taki pan, powiedzmy premier, pisał prośbę do wyjaśnienia do Ministerstwa Infrastruktury. Minister infrastruktury już wiedział, że z tym wariatem miał już do czynienia, umowę oczywiście wariatem, a więc wysyłał to do oddziału, który narobił bałagan, a oddział wysyłał to do urzędnika, żeby wyjaśnił, o co tu chodzi. I ten urzędnik dostawał tych zapytań średnio co pół roku, trzy. Jak myślisz, który to był urzędnik? No sam to. Ten, który narobił tego bałagana. Tak. Za każdym razem sprawa trafiała do tego samego gościa. I o swoim imieniu pisał, jak wielokrotnie już zostało wytłumaczone, co już zostało udowodnione, tak, już minister infrastruktury to prześledził i jakiś tam pan inny prześledził i pan prezydent to prześledził i panie premierze, tak wygląda prawda. No nie, no po prostu daje ci się, że idziesz do jakiegoś, wiesz, organu odwoławczego, to dalej ten sam, wiesz, sprawca twoich nieszczęść to wszystko to samo urzędnika mogły przecież. Tak to jest. Sama sytuacja jest. Dokładnie. No, po prostu. A jeszcze w sprawie tego pana sędziego J, wiesz, bo on zadał takie pytanie, czy ci sędziowie nowego KRS-u to są rzeczywiście sędziami. I teraz pan Zbyszek Ziobro przeprowadza ustawę, która mówi, że każdy sędzia, kto to zakwestionuje, zostanie natychmiast ubity, no nie? Tłuczkiem tym takim sędziem, albo puu! Będzie prokurator, wiesz, mógł, wskazał prokuratora, prokurator będzie mógł podejść tłuczek, puu! Pana sędziego po głowie. No ale, wiesz, jeżeli w tym jest ziarno prawdy, co ten pan J napisał, a jest to ziarno prawdy, to łatwo sobie wyobrazić taką sytuację. Mamy małżeństwo. To już niech będzie warszawianka z Brukselczykiem. No wiadomo dlaczego, no bo Bruksela tutaj, Warszawa. No i sobie żyją krótko i mało szczęśliwie i się rozwodzą. Warszawianka zostaje tu, Brukselczyk wraca sobie do Brukseli. No ale ona jako typowa taka polska zła kobieta to siedzi mu tam na obie, wiesz, cały czas od niego czegoś chce. No i któregoś razu ten pan Brukselczyk poznaje inną panią, miał Brukselkę. No i tam, wiesz, już myślę, jak tu stworzyć nowy związek rodzinny, już się chcą żenić, już idą do sądu i w tym momencie nasza pani warszawianka pisze, ale przecież my nie mamy rozwodu, bo rozwodu udzielił nam sędzia, który nie jest sędzią. Rozumiesz to? Bo w Polsce obywatel Ziobro no może stłamsić tych wszystkich ludzi, no ale jak to wyjdzie taka sprawa poza Polską, no to co tam ten sąd brukselski będzie musiał zrobić? No będzie musiał sprawdzić, czy rzeczywiście ten sędzia nie jest sędzią, no nie? No jak mu wyjdzie, że nie jest sędzią, to wyobrażasz, co będzie? Czy wyobrażasz to sobie, co będzie? Będzie ciekawie. To wiesz, no ale to już mam 80 tysięcy takich wyroków. I zobacz, i trzeba pół życia się szarpać, tak? Żeby nie, no to jest jakaś masakra w sprawach gospodarczych. No to przecież jest masa tych spraw. Powiedzmy, polski przedsiębiorca wygra, wiesz, sprawę za lat 10, no bo ci... Na razie to my mówimy o tych sędziach na sam dole, tej młodzieży sędziowskiej. Za lat 10 to już oni będą gościem, nie? Już będą wyżej. Tak. No i kurczę, jakaś polska firma wygra, kurczę, z jakąś firmą brukselską, wiesz, jakąś masę kasy, no nie? No i powie, płaccie. A oni powiedzą tak, no widzicie, rozumiecie, tak do tego sądu to chodziliśmy, pochodziliśmy, ale czy ten sędzia, co nam ten wyrok wydał, to on w ogóle jest sędzia?
stłamszenie tego, co jest, jest absolutnie, wiesz, niedopuszczalne. Te listy KRS-u trzeba ujawnić. No bo wiesz, na czym polega problem. Problem polega na tym, że ci sędziowie zostali wybrani przez ten nowy cały KRS, gdzie jest podejrzenie, że ten nowy KRS jest wybrany niewłaściwie. A jest wybrany niewłaściwie, bo listy są utajnione. Te listy trzeba ujawnić. No jeżeli nie chcą ci panowie ujawnić, wiesz, publicznie wszystkim, no to mamy takie ściśle tajną komórkę w tym kraju, w Sejmie, to się nazywa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, tak? No tam mają najwyższe te certyfikaty zabezpieczeń. Idźcie tam, pokażcie to w tej komórce, no nie? No tak, będzie wszystko. Kiedyś tam siedział Kukiz, nie wiem, czy teraz też siedzi Kukiz, no nie? No to już jest przynajmniej taka gwarancja, że przynajmniej jeden, co nie będzie ściemniał. No ale jest i gość z Platformy, wiesz, i z PSL-u, i z SLD, i iluś tam gości z PiS-u, wiesz, no. No nie każdy chce mieć plombę oszusta, wiesz, na swojej osobowości, więc idźcie tam to zanieść. Niech tych kilkunastu ludzi z super certyfikatami z różnych partii popatrzy, czy to zostało zrobione dobrze, czy niedobrze. Niech przyjdzie ten jeden, drugi minister z Ziobry, wytłumaczy, to jest dobrze, ten miał mieć 25, ma 26, ten miał co prawda 28, ale 4 się wycofało i on sam jeszcze na siebie podpisając ma tylko 23. Zamiast 25, no ale stosując przepis ustawy takiej owakiej, kwalifikuje się to na 25, no nie? Albo nie. Albo czar prysk. Nie mamy tego KRS-u. Tak więc wiesz, ujawnienie tego KRS-u w jakiejkolwiek formie i postaci jest po prostu obowiązkiem. Powiem ci więcej, ja jestem święcie przekonany, że te listy są. Ci, co mają je mieć, to je mają. No wiesz, no nie takie rzeczy się kupowało. Tak. Ci co, wiesz, dlatego tak ostro nimi grają, bo wiedzą, że są lipne.